Dzień dobry Państwu, to Andrzej Kuźmicki. Witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj temat od mechaniki kwantowej do metafizyki i psychologii Carla Gustava Junga. Wykład jest nietypowy, ale mam nadzieję, że wzbogaci Państwa perspektywę pod kątem rozumienia szerszego kontekstu rzeczywistości, ale z uwzględnieniem psychologii jungowskiej. I przechodzimy od razu do materiału. Cel wykładu. Po pierwsze, chciałbym unaocznić nasz obecnie dominujący światopogląd na Zachodzie, skojarzony z najnowszymi teoriami w dziedzinie fizyki. Pokazać, jakie są, czy mogą być metafizyczne konteksty naszej obecnej w kulturze naukowej wizji świata, ale też, by pokazać, dlaczego wizja świata skojarzona z wizją, z wiarą w Boga w XXI wieku jest wciąż godna uwagi, a wręcz uzasadniona. I po czwarte, aby pokazać, jak podążająca za współczesnymi teoriami naukowymi, w tym przypadku fizycznymi, metafizyczna wizja świata może determinować nasze myślenie o świecie w kategoriach psychologicznych, tutaj w szczególności psychologii Carla Gustava Junga. Współczesna fizyka, metafizyka. Współczesna fizyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się przede wszystkim badaniem świata fizycznego poprzez obserwacje empiryczne, modele matematyczne i weryfikację eksperymentalną. Ma ona na celu zrozumienie podstawowych praw i zasad rządzących zachowaniem materii i energii. Chociaż fizyka może mieć implikacje filozoficzne i może dostarczać informacji do dociekań metafizycznych, sama w sobie nie jest gałęzią metafizyki. Metafizyka jest gałęzią filozofii, która zajmuje się fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi natury rzeczywistości, badająca najogólniejsze właściwości bytu, rozważająca byt jako byt z jego istotnymi właściwościami. Formułuje się tu koncepcje, które wykraczają poza to, co można bezpośrednio zaobserwować czy zbadać metodami naukowymi. Do interpretacji odkryć naukowych, w tym fizyki, można zastosować różne perspektywy metafizyczne. Możemy zastosować podejście metafizyki realistycznej, która przyjmuje istnienie świata fizycznego, obiektywnej rzeczywistości, niezależnie od ludzkiego umysłu. Możemy przyjąć perspektywę idealistyczną, która zakłada, że rzeczywistość ma zasadniczo charakter mentalny i niematerialny, twierdząc, że świadomość lub idee są ostateczną rzeczywistością, a świat fizyczny jest zależny od umysłu czy wręcz przez niego skonstruowany. Możemy zastosować perspektywę materialistyczną, zakładającą, że rzeczywistość zasadniczo składa się z fizycznej materii lub energii. Możemy przyjąć perspektywę dualizmu, na przykład patrz Kartezjusz, zakładającą, że rzeczywistość składa się z dwóch zasadniczo różnych substancji, zwykle umysłu lub świadomości i materii. Możemy przyjąć perspektywę monistyczną, zakładającą, że rzeczywistość ostatecznie składa się tylko z jednej substancji i stanowi jedną całość. Ważne jest to, że kiedy myślimy o istnieniu swoim czy świata, zjawia się naszemu rozumowi sceneria uchwytywania tejże rzeczywistości, czyli nasz, mówiąc ogólnie, światopogląd. W ramach a priori danych nam kategorii percepcji, rozumienia, uchwytujemy to, co jest i to, co chcemy poznać w dany nam od urodzenia ludzki sposób. Dana jest nam w ten sposób możliwość wyodrębnienia pewnej generalnie rozumianej figury z tła, czy też formy. Nasz umysł wyodrębnia obiekty, wyodrębnia świat zewnętrzny, przedmioty tegoż świata, innych ludzi i nas samych, z nieskończoną ilością cech dystynktywnych, esencjalnych. W każdym akcie rozumienia czy postrzegania wyodrębniamy i nadajemy formy temu, co się zjawia. Jest to nieskończony proces, ale też u różnych ludzi przynosi on różne postrzeżenia i rozumienia. Jako przykład podam perspektywę Arystotelesa, Demokryta i Platona w odniesieniu do pojęcia substancji,
czy najbardziej podstawowego substratu świata. Według Platona tym, co istnieje na sposób wieczny, idealne są tylko idee. To, co doświadczamy w naszym doświadczeniu, to tylko niedoskonałe odbicie owej idealnej rzeczywistości i to właśnie wymiar idealny decyduje o istocie, o esencji obserwowanych obiektów czy zjawisk. W tej wizji esencja obiektów świata wyraża pewną idealną, podstawową naturę rzeczy lub podstawowe ich właściwości. Idealna, doskonała ich forma istnieje jednak w wizji Platona tylko w sferze idei i form. Zatem w tym modelu wszystko, co istnieje, zawarte jest w dwóch zbiorach elementów: w zbiorze bytów idealnych i w zbiorze tworów przejawionych w świecie naszego doświadczenia z przypisanymi im nietrwałością, niedoskonałością, zmiennością itd. Według Platona substancja odnosi się do fizycznych lub materialnych przejawów form idealnych. Fizyczne obiekty, które napotykamy w świecie, są uważane tu tylko za ich imitacje. Obiekty dostępne w naszym fizykalnym doświadczeniu podlegają zmianom i niedoskonałościom, podczas gdy formy idealne są niezmienne i wieczne. Substancja jest tu szczególnym przypadkiem obiektu w świecie fizycznym, który uczestniczy w odpowiadającej mu formie lub esencji, przy czym w sensie granicznym i forma i esencja pochodzą z oddzielnego świata bytów idealnych. Teraz wizja Arystotelesa. U Arystotelesa natomiast forma i esencja obserwowanych zjawisk odnosi się do definiujących je atrybutów, które sprawiają, że coś jest tym, czym jest. Jest to zestaw koniecznych i zasadniczych cech, które określają charakter przedmiotu, ale też pojęcia. Esencja odpowiedzialna jest tu za nadanie przedmiotowi określonej tożsamości i odróżnienie go od innych rzeczy. Substancja w tym modelu jest podstawową kategorią istnienia, jest połączeniem materii i formy. W odróżnieniu od Platona, doświadczany przez nas świat nie jest podzielony na idealny i świat dostępny postrzeżeniowo, niedoskonały i zmienny, ale świat ten jest jedną całością. Arystoteles bowiem przenosi platońskie byty idealne do konkretnych rzeczy istniejących w świecie. Dla Arystotelesa materia świata reprezentuje potencjał lub pierwotny budulec świata przejawionego, podczas gdy cechy formalne odpowiedzialne są za nadanie tej potencjalności zaktualizowanej struktury czy formy. Przy czym warto dla celu naszego wykładu podkreślić, że zdaniem Arystotelesa materia jest w podstawowym sensie jedynie potencjałem, który staje się potem podłożem aktualizacji form w świecie. Jest to podstawowy materiał, z którego składają się rzeczy. Materia jest aspektem pasywnym i nieokreślonym przedmiotowo, który sam w sobie nie ma określonych cech ani właściwości. Materia jest fundamentem, który pozwala na aktualizację określonych form i jakości. Jest ona uważana za potencjalność reprezentującą to, czym coś może się stać. Jest możliwością określonych form. Materia sama w sobie nie jest kompletną substancją, ale wymaga narzucenia formy, aby nadać jej strukturę, cechy i tożsamość. Jeśli chodzi o prawa rządzące kształtowaniu się owej substancji w wizji Arystotelesa, to wymienić możemy cztery przyczyny warunkujące określone przejawy danej rzeczy. Pierwsza to jest przyczyna materialna, ponieważ rzecz powstaje właśnie z materii. Druga to jest przyczyna formalna, ponieważ rzecz powstaje przez ukształtowanie materii z formy, przez formę. Po trzecie, przyczyna sprawcza, ponieważ powstanie rzeczy musi być określone przez czynnik sprawczy działający uprzednio, który, tak jak na przykład rzeźbiarz, decyduje o formie swego dzieła. Do tej przyczyny odwołajmy się w drugiej części wykładu. Przyczyna celowa, ponieważ powstanie rzeczy musi służyć pewnemu celowi. Dodajmy, że idąc tym tropem, rozważając pierwszą przyczynę pojawiania, przejawienia się świata, Arystoteles postulował istnienie pewnego ducha, Boga, który miałby być odpowiedzialny za poruszenie świata.
Teraz wizja Demokryta. Trzecią koncepcją metafizyczną jest koncepcja Demokryta. Demokryt twierdził, że cała materia składa się z niepodzielnych i niezniszczalnych cząstek zwanych atomami, czyli niepodzielonymi cząsteczkami. Atomy tu uważał za podstawowe elementy budulcowe wszechświata, różniące się kształtem, rozmiarem czy rozmieszczeniem. Teoria atomu Demokryta, choć pozbawiona dowodów empirycznych i precyzyjnych sformułowań matematycznych współczesnej fizyki, była znaczącym postępem w myśleniu filozoficznym i metafizycznym o świecie, ale też w sensie naukowym, bowiem dała przyszłym pokoleniom fizyków pewien model myślenia o świecie. Wizja ta rzuciła wyzwanie poglądom jemu współczesnych, w tym koncepcjom Arystotelesa i Platona. Współczesna fizyka, szczególnie w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, nadal opiera się w dużej mierze na tej wizji cząstek elementarnych Demokryta. Jednak nasze rozumienie tych podstawowych elementów znacznie się rozwinęło i zmieniło. Przez stulecia postępu naukowego, w tym pojawienie się mechaniki kwantowej, modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych i trwających badań, fizycy zidentyfikowali szeroki wachlarz cząstek elementarnych, z których składa się świat. W tym modelu cząstki elementarne są uważane za podstawowe elementy bytu i to się nadal nie zmienia, jak widzimy. Nie są to jednak atomy, ale znacznie mniejsze twory. Nie myślimy o nich także tak, jak to było w przypadku Demokryta, jako o tworach materialnych, ale raczej interpretujemy je w perspektywie ich fizycznych cech mierzalnych, jak energia, masa czy pęd, i interpretujemy w ramach kwantowej teorii pola. Współczesna fizyka wyodrębniła znaczną liczbę cząstek elementarnych i pól kwantowych konstytuujących wszechświat. Nasza obecna koncepcja materii balansuje pomiędzy demokrytejską koncepcją cząstek elementarnych i teorią cząstek elementarnych wykazujących skwantowane właściwości, takie jak energia, pęd i ładunek, służących jako budulec materii oraz jako nośnik fundamentalnych sił we wszechświecie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym jeszcze podsumować obraz świata i jego dynamizmy, które nam się do tej pory ukazały. Po pierwsze, widzimy, że nasze wyobrażenie świata opiera się na metafizycznej koncepcji Demokryta z pojęciem atomu. Po drugie, w perspektywie człowieka współczesnego, szczególnie kiedy rozpatrujemy tendencje systemów fizykalnych do przybierania form materialnych, uwidacznia się wizja świata zbieżna w znacznym stopniu z perspektywą Arystotelesa, bowiem zaczynamy stopniowo przechodzić od stricte materialnego modelu świata do modelu ciągłego niejako, probabilistycznego, nielokalnego, w którym świat materialny zjawia się niejako w wyniku redukcji funkcji falowej, będąc uprzednio w świetle teorii fizyki stanem układu, o którym myślimy jako będącym jedynie impotencja. I po trzecie widzimy, co moim zdaniem warto tu podkreślić, że wymienione przez Arystotelesa prawa rządzące stawaniem się świata z jego zmiennością i dynamiką zmian uznać możemy za przedsionek do naszego współczesnego myślenia o prawach przyrody czy praw świata fizycznego, które współczesna fizyka przyjmuje i rozwija. W świetle najnowszych odkryć w dziedzinie fizyki znacznie ewoluowało nasze rozumienie najbardziej fundamentalnego poziomu istnienia wszechświata. Uważa się obecnie, że na najbardziej podstawowym poziomie wszechświat jest bytem rządzącym się zasadami mechaniki kwantowej, które opisują zachowanie cząstek w najmniejszej skali. Ostateczna liczba cząstek elementarnych nie jest wciąż znana. Na dzień dzisiejszy wyodrębniliśmy dwie grupy cząstek: cząstki tworzące materię, czyli fermiony, i cząstki przenoszące siły, czyli bozony. Do grupy fermionów, z których stworzona jest tak zwana materia wszechświata, zaliczamy kwarki i leptony. Wśród kwarków na ten moment wyróżniamy kwarki górne, dolne, powabne, dziwne, wysokie i niskie, wraz z odpowiadającymi im, co należy podkreślić, antykwarkami, czyli antycząsteczkami.
Czyli daje to w sumie 6 kwarków i 6 antykwarków. Do leptonów zaliczamy elektrony, neutrino elektronowe, miony, neutrino mionowe, taony, neutrino taonowe wraz z odpowiadającymi im antycząsteczkami. Daje to w sumie 6 leptonów i 6 antyleptonów. Do grupy cząstek przenoszących siły, czyli bozonów, zaliczamy fotony, bozony W i Z oraz gluony. Bozony nie mają swoich reprezentantów wśród antycząstek. Nie mają antycząstek. Należy jeszcze wymienić bozon Higgsa, który jest tak zwanym bozonem skalarnym, który związany jest z polem Higgsa i odpowiedzialny jest za nadawanie cząsteczkom elementarnym masy. Dlatego licząc cząstki elementarne i antycząstki w kontekście tak zwanego modelu standardowego, mamy w sumie 12 fermionów wraz z odpowiadającymi im antycząstkami oraz 4 rodzaje bozonów i bozon Higgsa. Jak Państwo widzicie, to jest model standardowy cząstek elementarnych, na którym możecie zobaczyć, w jaki sposób na dzień dzisiejszy szeregujemy cząsteczki elementarne. Ale to nie wszystko. Aby umożliwić rozwiązanie pewnych problemów, fizycy zaproponowali model supersymetrii między cząstkami elementarnymi. I w tym modelu supersymetria daje nam nowe ramy teoretyczne, które rozszerzają model standardowy fizyki cząstek elementarnych, wprowadzając zbiór nowych, potencjalnie istniejących cząstek elementarnych, wynikających z nowej symetrii między cząstkami i ich hipotetycznymi superpartnerami, znanymi jako supercząstki. W kontekście supersymetrycznego modelu standardowego, supersymetria przewiduje, że każda znana nam cząstka ma odpowiadającego jej superpartnera o różnych właściwościach spinowych. Na przykład superpartnerem fermionu jest bozon i odwrotnie. Superpartnerzy mają nazwy, które zwykle pochodzą od nas odpowiadających im cząstek, ale z przedrostkiem S. Na przykład superpartner elektronu nazywa się S-elektronem, a superpartner kwarka nazywa się S-kwarkiem. Jeżeli jeszcze dodamy do tego, że zbiór cząstek i supercząstek ma analogiczny dla siebie zbiór antycząstek, to widzimy, że zjawia nam się nie tylko hiperskomplikowany obraz substancji wszechświata, ale wręcz kolokwialnie ujmując, kosmicznie skomplikowany obraz matrycy całości fizykalnie rozpatrywanego uniwersum. I jak Państwo widzicie po lewej stronie ekranu, to jest hipotetyczny, dopełniony model cząstek elementarnych, który integruje wszystkie cząsteczki modelu standardowego i supercząsteczki. Jak Państwo widzicie, ilustracja ta zawiera cząstki zawarte w modelu standardowym, który opisuje wszechświat w kategoriach znanej nam materii i sił przyrody, czyli fermiony i bozony, bozon Higgsa, ale też cząstki hipotetycznie istniejące. W tym hipotetyczna cząstka grawitonu, i inne hipotetyczne cząstki supersymetryczne. Cząstki, które na razie nie są uwzględnione w modelu standardowym, oznaczone zostały tutaj znakami zapytania. I po co ja pokazuję Państwu ten obraz, tą wizualizację? Chciałbym Państwu pokazać to, dlatego żebyście zrozumieli, do jakiego poziomu złożoności w myśleniu o świecie zbliżyliśmy się. Model standardowy opisuje cząstki elementarne i ich oddziaływania w kategoriach różnych pól, takich jak pole elektromagnetyczne czy pole Higgsa, które odpowiada za nadawanie cząstkom masy. Należy jednak zauważyć, że nasze zrozumienie najbardziej podstawowego poziomu egzystencji jest wciąż niepełne. Model standardowy, choć bardzo skuteczny w opisywaniu wielu zjawisk, nie uwzględnia grawitacji i istnieją wciąż otwarte pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Na przykład nadal nieznana jest natura ciemnej materii
i ciemnej energii, które stanowią znaczną część wszechświata. Musimy jednak podkreślić, że ani pola kwantowe, ani cząstki w rzeczywistości nie są materialne. To znaczy, że na najbardziej podstawowym poziomie istnienia wszechświata jest coś, co je konstytuuje. W moim rozumieniu tym najbardziej podstawowym substratem wszechświata jest energia oraz immanentnie z nią związane zasady konstytuowania się materii, biegnące poprzez pola kwantowe z ich potencjalnością i prawami regulującymi przejawianie się i kształtowanie cząstek, z czego dopiero później wyłania się sfera naszej naoczności i skali makro obserwowanego świata, który możemy doświadczyć i zmierzyć. Teraz chciałbym Państwu pokazać wizualizację wizualizację pól kwantowych i to, jak należałoby na dzień dzisiejszy wyobrażać sobie substancję wszechświata, to, co istnieje. Żeby Państwu to ułatwić, zaprezentuję fragment materiału z kanału pana Arvina Asha, który doskonale demonstruje to, co chcę teraz Państwu wyjaśnić. Bardzo proszę. All these fields extend out in all of space-time. In other words, the fields are always there and exist everywhere, including inside your body. Now, although they exist everywhere and you can't see them, they are not nothing. They are teeming with virtual particles. These are particle-antiparticle pairs that get created and destroyed. So for example, the down quark field will always have some spontaneous creation of down quarks and anti-down quarks, which get created and annihilated almost instantly. They come in and out of existence constantly. These virtual particles can't be measured, but nature allows the creation of these virtual particles by letting them borrow energy from the vacuum, as long as that energy is put right back into the vacuum. This happens so quickly that it's as if nature doesn't register them as real measurable particles. We can visualize these fields as a kind of ocean. Just like the ocean wave has some turbulence, the fields always have a kind of turbulence, even in their ground state of minimal energy. This turbulence is due to the virtual particle creation and annihilation I just described. In these turbulent seas, if there's enough energy, a large wave can be created, which can be measured. These are the real particles. So in the up quark field, for example, an up quark will be created if there's energy of 2.3 mega electron volts, or MeV, which is the mass of one up quark. Two quarks will be created if there's energy of 4.6 MeV. So a particle is nothing more than an excitation in this field. These excitations are quantized, not continuous. So the fields can only create particles in integer increments. They cannot, for example, have 1.5 up quarks, only two quarks or three quarks, etc. Now, energy can be transferred between two fields via a mediating boson field. This is considered an interaction or a force. Matter particles can't interact on their own without a mediating boson. So while in quantum mechanics, there's no way for the neutron to split its energy into three different particles, a proton, electron, and an antineutrino, in quantum field theory, this can be done via energy exchange between the fields. You start with the fields of all the different particles, which are always there, and you finish with the fields of the same particles. Some of them just have more or less energy after the exchanges of energies, depending on the interaction. W kontekście tego, co Państwo widzieliście, o fizykalnym świecie powiedzieć możemy więc, że jego najbardziej podstawowym poziomem istnienia jest leżąca u jego korzeni energia wszechświata, a potem rozległe i dynamiczne pole, morze pól kwantowych, które stanowi zarodnię niejako dla wszystkich kolejnych pięter istnienia, dla powstających z nich cząstek elementarnych i dla ich wszystkich późniejszych interakcji. Pola te wraz z powiązanymi z nimi prawami i możliwościami stanowią podstawową strukturę wszechświata. Gdy zagłębiamy się w naturę cząstek elementarnych, szybko zdajemy sobie sprawę, że nie są to obiekty ani materialne, ani trwałe. Przejawiają one szereg przedziwnych właściwości, takich jak dualizm falowo-cząsteczkowy,
istnieją raczej jako byty probabilistyczne, opisane przez mechanikę kwantową. Ważne jest tu, by zrozumieć, że rozróżnienie między cząstkami materii i cząstkami przenoszącymi energię polega na ich właściwościach, interakcjach i rolach w ramach sił podstawowych. Cząsteczki materii mają masę i specyficzne wewnętrzne właściwości, gdy cząstki przenoszące energię ułatwiają przenoszenie energii i interakcji między cząstkami materii. Kiedy myślimy dziś o naturze wszechświata, zastanawiamy się, jak się pojawił. Myślimy tutaj w kategoriach fizycznych o tak zwanym Big Bangu. Myślimy o wszechświecie w kategoriach materii, antymaterii, energii i praw fizyki, które są nierozerwalnie połączone z materią czy siłami fizycznymi we wszechświecie. Prawa fizyki wyrażają prawidłowości dotyczące wzorców zmian w układzie fizycznym, jakim jest wszechświat, i są one de facto kontynuacją przyczyny formalnej, ale też celowej w rozumieniu arystotelesowskim. Są one bowiem zakodowaną w systemie fizycznym świata informacją. Informacja zawarta w substancji świata określa prawidłowości dotyczące strukturyzowania materii, sposobu, w jaki świat się zjawia, jakim dynamizmom i regularnością podlega, jakie przybierze docelowo formy. Używam tu określenia docelowe formy, bowiem one wszystkie zakodowane są w zbiorze wszystkich praw przyrody, które na przykład określają kształt kwarków, cząsteczek wody, kształt łańcuchów DNA czy wynikających z nich struktur kolejnych pięter budowy świata. Możemy hipotetycznie założyć, że tak jak cechy dystynktywne łańcucha DNA wynikają bezpośrednio z natury cząstek elementarnych, tak samo możemy powiedzieć, że cząsteczki elementarne mają w swej esencji zakodowane wyższe piętra ich organizacji, jakimi są de facto łańcuchy zasad DNA. Powyższa perspektywa jest dziś jeszcze bardziej godna uwagi w świetle teorii Wielkiego Wybuchu, sugerującej, że choć cały fizyczny świat, jaki dziś obserwujemy, wyłonił się z nicości, to jednak od samego początku zakodowane miał on w sobie wszystkie prawa jego przyszłej organizacji, które określiły i jego przejawienie, i dalsze formy samoorganizacji. Jego zjawienie się jest ściśle oparte na immanentnie z nim skojarzonych, ścisłych prawach fizycznych. Owe prawa w sensie fizyki wyrażają najróżniejsze prawidłowości stawania się czy zmieniania się tego świata. W najbardziej fundamentalnej perspektywie prawa te można potraktować jako przejawianie się immanentnej dla świata potencjalności w sensie arystotelesowskim, czy też urzeczywistnienie się zadanej u zarania dziejów formy. W perspektywie pojęciowości współczesnej ten fizykalny przejaw bytu byłby naocznym, skwantyfikowanym przejawem źródłowej dla świata potencji, tudzież informacji, które nadaje wszystkim obiektom świata fizyczną formę. Dlatego właśnie chciałbym podkreślić immanentny aspekt informacyjny wszechświata i rolę informacji, która istnieje i istniała od początku jego bycia. Informację można ogólnie zdefiniować jako wiedzę lub dane, które są przekazywane, odbierane lub przetwarzane. Teoria informacji opracowana przez Claude'a Shannona zajmowała się właśnie kwantyfikacją, transmisją i przechowywaniem informacji. Odnosiła się ona do treści czy znaczenia przekazywanego za pomocą różnych form. Zazwyczaj myśląc o informacji, mówimy o takich jednostkach jak bity informacji, symbole czy sygnały. Ale w perspektywie naszego tematu byłyby to esencjalne cechy substancji świata, poczynając od energii poprzez cechy świata materii, czy ogólnie ujmując wszystkie prawa rządzące substancją świata, czy to fizycznego, czy psychicznego. Warto zauważyć, że pojęcie informacji może mieć różne interpretacje w zależności od kontekstu. W różnych dziedzinach, tak jak fizyka, biologia czy psychologia, pojęcie informacji może być zdefiniowane i badane w określony sposób, odpowiedni dla danej dyscypliny. Niemniej jednak, na podstawowym poziomie informacji odnosi się do wiedzy lub danych, które są przekazywane lub
przetwarzane w celu przekazania znaczenia lub zmniejszenia niepewności. Czy możesz określić ostatecznie źródło i substancję świata na podstawie informacji? Nie, nie można. Ale ważne jest to, że pojęcie to daje nam możliwość integracji i zrozumienia wielu poziomów naszej egzystencji, egzystencji w świecie materialnym, rzeczywistości doświadczeń psychicznych, patrz, archetypy, a także rzeczywistości, mam nadzieję, duchowej. W ostatnich latach spekulacje na temat roli informacji we wszechświecie nasiliły się. Jedną z intrygujących hipotez jest koncepcja fizyki cyfrowej, która sugeruje, że wszechświat można zasadniczo opisać jako system przetwarzania informacji. Zgodnie z tą perspektywą, prawa fizyki i cała struktura wszechświata wyłaniają się z leżących u ich podstaw procesów informacyjnych, podobnych do ogromnych kosmicznych obliczeń. Zakłada się tu, że podstawowa struktura wszechświata składa się z dyskretnych, skwantowanych jednostek informacji, analogicznych do bitów w komputerze. Fizyka cyfrowa czerpie z koncepcji, z teorii informacji, informatyki i mechaniki kwantowej. Fizyk polski, profesor Michał Heller, tak mówi w trakcie jednego ze swoich wykładów o jego rozumieniu informacji jako podstawowego czynnika determinującego stawanie się i dynamikę świata. Mówi on, widzę stan alfa jako wielkie zacieśnienie. Zacieśnienie niezmierzonego pola racjonalności, logosu w najczystszej formie. Do tego podpola racjonalnych struktur, które stały się prawami fizyki i dzięki któremu wszechświat lub wszechświaty rozpoczął przygodę istnienia. To rozpoczęcie nie miało być zanurzone w czasie. Może było zawsze, o ile zawsze, bez czasu ma jakiekolwiek znaczenie. A teraz posłuchamy profesora Hellera we własnej osobie. Widzę ten stan alfa jako wielkie zacieśnienie. Zacieśnienie niezmierzonego pola racjonalności. Mówiliśmy na początku, że racjonalność zawsze była. Że coś zawsze istniało i to coś było racjonalne. Ja to nazywam to pole racjonalności, inaczej logosem. No bo to grecki odpowiednik bardzo dobry, a także ma teologiczne konotacje. Więc na początku mamy stan alfa, niezmierzone pole racjonalności, logosu w najczystszej formie. I to zacieśnienie polega na zawężeniu tego wielkiego pola racjonalnych struktur do podpola tych struktur, które stały się naszymi prawami fizyki i dzięki któremu wszechświat lub wszechświaty rozpoczęły przygodę istnienia. I tym krótkim przywołaniem profesora Hellera chciałbym zakończyć pierwszą część wykładu dotyczącego metafizyki, mechaniki kwantowej i psychologii Junga. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.